zbierze się komisja w sprawie spółki Rewitalizacja. Już niewiele czasu, żeby zapisać się na warsztaty artystyczne w elektrowni. Czwarta Liga i Tymex Liga Okręgowa rozpoczęły wiosenne granie. We wtorek 13 kwietnia zbierze się komisja do spraw majątku spółek miejskich. Radni Rady Miejskiej skupią się na sprawie wyprowadzenia pieniędzy z konta miejskiej spółki Rewitalizacja oraz procedurach panujących w pozostałych spółkach miejskich. Ja osobiście wystosowałem pismo do prezydenta, w którym wskazałem 7-dniowy termin na przedstawienie konkretnych procedur, dobrych praktyk, które funkcjonują w spółkach. Do dnia dzisiejszego takich dokumentów nie otrzymałem. Radni Prawa i Sprawiedliwości podnoszą kwestię zmiany na stanowisku dyrektora rewitalizacji. Zgodnie z rekomendacją prezydenta Witkowskiego, nowym prezesem zostanie były dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Robert Rutkowski. Jest to karygodne, że chociażby za takie działania, jak widzimy tutaj za nami, za wyrzucenie pieniędzy w błoto, pieniędzy nie tylko naszych miejskich, ale także unijnych, bo projekt multimodalny to środki unijne, w nagrodę, pomijam postępowania, które tam się dziś toczą wobec dyrektora, jeżeli chodzi o spory pracownicze, zostaje prezesem miejskiej spółki. Nieprzypadkowo radni spotkali się z mediami przed budynkiem parkingu Park & Ride przy ulicy Keleskrauza. Łukasz Podlewski zwrócił uwagę na remont parkingu, który ostatecznie będzie wyburzony. Nie skupiajmy się tylko na informacji, które przekazuje prezydent. My nie boimy się pytać, bo to są państwa pieniądze, pieniądze Radomian, które po prostu uciekają, są wyrzucane tak jak tutaj w błoto czy w gruzowisko. Oczekujemy konkretnych odpowiedzi. Nie możemy dziś pozwolić sobie na to, żeby kolejne miliony uciekały z kasy miasta. Radni Prawa i Sprawiedliwości oczekują na odpowiedź prezydenta na ich interpelacje. Jak mówili, nie planują osobiście przeprowadzać kolejnych kontroli w spółkach miejskich. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza zorganizuje warsztaty artystyczne dla młodzieży. Celem projektu jest edukacja artystyczna, ale także promocja kultury ziemi radomskiej. Dla muzykalowe to są to warsztaty edukacyjno-multimedialne, których finalnym efektem będzie film muzyczny. To na muzykalowo to jest tak jakby przeniesienie na swoistą nutę sięgające do historii, opowieści związanych generalnie z Radomszczyzną i z tymi opowieściami, o których mówił Oskar Kolberg, czyli gdzieś tej tradycji radomskiej. Uczestnicy od kwietnia do listopada wezmą udział w warsztatach. Każdy z 5 modułów pozwoli nastolatkom poznać techniczne tajniki tworzenia filmu, ale także spróbować swoich sił w innych aspektach artystycznych. Skierowane do osób, które mają ukryte talenty, a umieją śpiewać, tańczyć, jak również osoby, które nie boją się na przykład reżyserii, nie boją się stanąć za kamerą i zrobić zdjęcia, nie boją się napisać scenariusza. Takie osoby preferujemy, żeby się zgłaszały. Każdy może zgłaszać się na dowolną ilość warsztatów, ale komisja zadecyduje o ostatecznym rozdzieleniu chętnych. Oczywiście też nie wykluczamy, że osoby, które zgłoszą się na przykład do jednego warsztatu, mogą też i uczestniczyć w kilku, z tym, że żeby to nie kolidowało terminowo, więc tu jakby komisja konkursowa zobaczy, to też musimy popatrzeć na to, co ze sobą reprezentuje. Projekt zakończy się uroczystym pokazem premierowym w sali kina studyjnego MCSW Elektrownia. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdą Państwo na stronie mcswelektrownia.pl. W miniony weekend wystartowała runda wiosenna w czwartej lidze oraz Tymex Lidze Okręgowej. Mimo iż wielu rezultatów można było się spodziewać, to trzeba zaznaczyć, iż nie obyło się bez zaskoczeń. I tak na boisku w Kolonce Jodła Jedlnia Letnisko podjęła Centrum Radom. Do przerwy 1-0 wygrywali centralni, których na prowadzenie po rzucie karnym wyprowadził Przemysław Zakrzewski. Po zmianie stron mecz był dosyć wyrównany, a o ostatecznym rezultacie zadecydował ostatni kwadrans, w którym dwa ciosy zadali gospodarze. Najpierw w 78 minucie meczu, a później w 86, tym samym wygrywając z centralnymi 2-1. Po 19 meczach Centrum plasuje się na 7 pozycji w tabeli Tymex Ligi Okręgowej i ma na swoim koncie 29 oczek. Jodła ma 4 punkty więcej i znajduje się na 5 miejscu. Jeśli chodzi natomiast o czwartą ligę, to tutaj w najciekawiej zapowiadającym się starciu Oskar Przysucha przegrał na własnym placu z liderem Pilicą Białobrzegi 1-2. Zamłynie poległo w Sokołowie Podlaskim z tamtejszym Podlasiem 4-1. Z kolei Proch Pionki musiał uznać wyższość Mazowsza Grójec, które zwyciężyło 1-0. Co ciekawe, będące na ostatnim miejscu
do derby Radomiaka Radom zremisowały 2-2 z wiceliderem Mazowią Mińsk Mazowiecki. Liderem po 16 meczach jest Pilica Białobrzegi, która ma 6 punktów przewagi nad drugą Mazowią Mińsk Mazowiecki. Trzecie miejsce zajmuje Zamójnie Radom. Mając jedno zaległe spotkanie, Oskar jest na 10 pozycji, a Proch Pionki na 11. Tabelę nadal zamykają rezerwy Radomiaka Radom. Radomska Broń zwyciężyła 2-0 w wyjazdowym boju z KS Wasilków rozegranym w ramach 23. kolejki rozgrywek trzeciej ligi. Jak relacjonuje oficjalny portal radomskiego trzecioligowca, niemal całe spotkanie przebiegało pod dyktando broniarzy, którym brakowało postawienia przysłowiowej kropki na D. Piłkarze na gole kazali czekać dosyć długo, bowiem pierwsze trafienie autorstwa Michała Kielaka padło dopiero w 85. minucie meczu. Wynik na 0-2 w doliczonym czasie gry ustalił strzelec pierwszej bramki, czyli 24-letni Kielak. Słowa takiego pochwały zaangażowanie za wszystko, bo żeśmy wyrwali te trzy punkty, które nam są bardzo potrzebne. Cieszymy się, bo mówię, i z tych ostatnich meczów zaczynamy stwarzać sytuację, to jest bardzo ważna sprawa i wykorzystywać teraz jak najwięcej z tych okazji. Radomska Broń po rozegraniu 23 serii gier plasuje się na 17 miejscu w tabeli trzeciej ligi. Radomianie tracą jeden punkt do 16 GKS-u Wikielec oraz 15 Concordii Elbląg. W najbliższy weekend podopieczni trenera Artura Kupca zmierzą się u siebie właśnie z ekipą z Elbląga. Początek tego spotkania zaplanowano na sobotę na godzinę 17. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W tym tygodniu pogoda zrobi zwrot o 180 stopni. W porównaniu do słonecznego i ciepłego weekendu wtorek będzie niemal jak inna pora roku. Synoptycy zapowiadają ulewny deszcz i gwałtowny spadek temperatury. Na termometrach maksymalnie 3 stopnie na plusie. Nie zobaczymy słońca. Ciśnienie będzie wysokie. Na barometrach w południe 1025 hektopaskali. Biometr oczywiście niekorzystny. W środę podobnie nieprzyjemna aura. Dalej możemy spodziewać się opadów deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Temperatura pozostanie na poziomie niewiele przewyższającym 0 stopni. Porywisty wiatr i powolny spadek ciśnienia nie sprawią, że będzie lepiej. Jak można się spodziewać, biometr pozostanie niekorzystny. Czwartek w pogodzie bardzo podobny. Niebo dalej zachmurzone w 100%, do tego nie ustaną opady deszczu. Temperatura powróci na poziom 3 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie na wysokim poziomie 1021 hektopaskali, biometr także niezmienny i niekorzystny.